Mamy ostatnią minutę pierwszej połowy. Pogoń Ruda Śląska przegrywa z Jaworznym 40-21. Przed chwilą punkty zdobył Paweł Kurzawa. Aktualnie gra w SMS-ie we Wrocławiu ferie w województwie dolnośląskim, więc ma okazję pograć ze swoimi kolegami z klubu MCK z Jaworzno. Jest to dla mnie niespodzianka, że aż tak wysoko prowadzą goście. To 20 punktów. Ruda wygrała w Jaworznie. Wojtek Korach faulowany. Jest to już szósty faul gości, będą rzuty osobiste. Mamy jeszcze przed sobą dwie kwarty, więc 20 punktów można odrobić, ale trzeba się wziąć do roboty. Wojtek Korach, a nie rzuty, rzutów osobistych. Dobrze, może drugi trafi. Dobrze, 40-22. 20 sekund do końca pierwszej połowy. Zawodnik z numerem 11 też już dzisiaj dużo narzucał. Koniec pierwszej połowy, 40-22. Na parkiecie pojawił się Zmajło z numerem 14.